po melodii prezentuje Mama Lama. Ta Dorotka, ta Malusia, ta Malusia tańcowała. Ta Malusia, ta Malusia. Pozwól rozwijać się wyobraźni twojego dziecka. Tylko dobra muzyka w aplikacji po melodii. Pobierz i wypróbuj za darmo. Zmiana i rzeczywiście zmiana od serca, która pochodzi, musi się zadziać w środku. Uczę się od dzieci, nie? Uczę się, zresztą Jezus powiedział, żebyśmy się uczyli od dzieci i tak przyjmowali z taką dziecięcą wiarą. Ja jako mama jestem w stanie modlić się o moje dzieci, jestem w stanie pokazywać im moje życie, jestem w stanie pokazywać im Pismo Święte, to co ono mówi. Taką miałam fajną okazję, żeby powiedzieć, że Pan Bóg chce, żebyśmy siedzieli i chce nas zaopatrywać. Zawsze modlimy się przed posiłkami razem. Jak wychować wierzące dzieci? Dzisiaj w odcinku będziemy mówiły, jak wychować wierzące dzieci, ale tak naprawdę bardziej będziemy pokazywały i mówiły o tym, jak wygląda wierząca, baptystyczno wierząca rodzina od środka. Pytacie się o nas, o to nas często, więc wychodzimy wam naprzeciw i chcemy rzeczywiście pokazać wam, jak to wygląda. Ktoś kiedyś się zapytał, kiedy zaczęłyście się modlić ze swoimi dziećmi i tam różne takie. I przy okazji odpowiemy sobie, czy da się wychować wierzące dzieci, czy jednak może nie. Co ty masz w tym temacie do powiedzenia, Ania? Ja mam w tym temacie do powiedzenia, że nie da się wychować wierzących dzieci. To znaczy, nie jest to taka rzecz, której możemy nauczyć, do której możemy zmusić, do której w ogóle powinniśmy mieć moim zdaniem takie aspiracje wręcz, żeby zmuszać do kogoś, do czegoś. Myślę, że da się wychować religijne dzieci. Myślę, że da się wychować dzieci, które są praktykujące jakąś religię. Aczkolwiek nigdy nie otworzymy ich serca i nie włożymy tam jakiegoś pragnienia. Ja osobiście wierzę, że to jest praca Ducha Świętego w ogóle. Nie jest to nasza praca i tak, takie mam podejście do dzielenia się moją relacją z Bogiem z kimkolwiek, w sensie nie tylko z dziećmi. Inaczej, za dzieci czuję się odpowiedzialna, tak jak czuję się odpowiedzialna za to, żeby powiedzieć im prawdę o prawdę, którą znam. I w tym jest też prawda o Bogu i prawda o stworzeniu, prawda o Zbawicielu. Tak samo też mówię prawdę o tym, że słoń jest dużym zwierzęciem, prawdę o tym, że słońce jest gorące i że Ziemia jest jedną z planet i kręci się wokół Słońca i tak dalej. To jest właśnie, to jest ta sfera, gdzie ja czuję się odpowiedzialna, żeby powiedzieć dziecku prawdę i to bym nawet często przyrównała do właśnie relacji z innymi ludźmi, że może nie czuję się tak bardzo odpowiedzialna, co powołana do tego, żeby mówić o tym, jak ja widzę świat. Aczkolwiek nigdy nie jest to przekonaniem człowieka albo zmuszeniem, bo ja nie uważam w ogóle, że mam taką moc. Więc właśnie z dziećmi jest tak samo, że ja nie uważam, że mam moc do tego, żeby w ich serce włożyć pragnienie Boga, włożyć pragnienie osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. Natomiast na pewno pokazuję im to. W sensie pokazuję, a dokładnie rzecz biorąc nie ukrywam. I tutaj nie chcę powtarzać tego, co mówiłyśmy w odcinku o czy to moralnie wychowywać dzieci w wierze, dlatego że tam powiedziałyśmy już o tym, że jakie mamy podejście do tego, natomiast że jest to po prostu w nas autentyczne, w nas żywe i przez to przenosi się na nasze dzieci. One to widzą w działaniu, one to widzą żywe i aktywne, a nie tylko ograniczone do jakiegoś pudełka, tam raz w tygodniu idę na jakąś mszę, czy nabożeństwo, czy jakąś kultywować jakąś religijność. Więc na pewno wsiąkają i ja tego nie poskramiam, ja tego nie chowam przed nimi, ale na pewno nie wsadzam przede wszystkim sobie na barki takiego podejścia, że to jest moja odpowiedzialność, żeby moje dzieci były zbawione. Dokładnie, ja mam też takie samo podejście, dlatego że to nie jesteśmy, że my bardzo często w ogóle jako matki i żony nakładamy na siebie taką rolę trochę, którą pełni Duch Święty. Czyli jeżeli na przykład w moim mężu coś mi się nie podoba, to ja bardzo często chciałabym być Duchem Świętym, który po prostu zmieni go. Ja bardzo często w moim życiu odkrywam to, że ja nie mam takiej mocy sprawczej. Ja mogę mu powiedzieć, jakie ja obserwuję rzeczy u niego i mogę mu powiedzieć, że
uważam, że możesz mieć problem z tym i z tamtym, lub zastanów się nad czymś i nad czymś tam, ale zmiana zawsze pochodzi od środka w człowieku. Nie da się zmusić kogoś, żeby się zmienił. Zmiana i rzeczywiście zmiana od serca, która pochodzi, musi się zadziać w środku i to nie jest naszym obowiązkiem. Ja jako mama jestem w stanie modlić się o moje dzieci, jestem w stanie pokazywać im moje życie, jestem w stanie pokazywać im Pismo Święte, to co ono mówi i tak dalej, i tak dalej. I właśnie może płynnie przejdźmy do tego, co się dzieje u nas w domach, jak to wygląda i co się konkretnie dzieje, jakby jak ta indoktrynacja wygląda. I czy macie może jakieś rytuały, powiem, albo jak... coś, co się powtarza i tak dalej, i tak dalej. Okej, powiem jak nie wygląda, to znaczy jako, że jesteśmy protestantkami i nie mamy w kościele, do którego należymy, nie ma takiego, jakby to powiedzieć, nie ma zbyt wielu rytuałów, nie ma zbyt wielu takich elementów, dlatego że ja mam przeszłość katolicką, więc porównując tam, tak, tam jest dużo takich rzeczy, które się wydarzają. Na przykład jest okres Adwentu, coś tam się wydarza. Jest okres wielkanocny, post, Droga Krzyżowa, więc jakby dzieci od razu są zachęcane do udziału w takich różnych rzeczach poza mszą świętą w niedzielę. U nas naszym rytuałem, który praktykujemy, jest rzeczywiście uczestnictwo w nabożeństwach niedzielnych, więc one naturalnie tam z nami są i jest to u nas też na tyle fajnie zorganizowane, że jest tam ta szkółka niedzielna, gdzie one też jakby spotykają się ze swoimi młodymi braćmi i siostrami i tam coś tam fajnego robią. Więc chodzi o to, że robimy to wszystko razem. Nie ma czegoś takiego, że jest tylko na przykład wypycham dzieci na roraty. Więc jakby tego nie ma u nas. On widzi w działaniu, no nie? Rodziców swoich i się tym zachwyca i tak jakby też mówi o Bogu potem koleżance z pracownicy. Bo ona mówiła o Bogu. Ja mówię, co mówić? No, że Pan Bóg kocha ludzi. Okej, nie chciałabym tego słyszeć, boję się, co on powiedział. Masakra! Rodzice tego dziecka będą mnie mieli za szajbusa. Trudno, ale rzeczywiście jakby to on tym żył. Eunika ostatnio opowiadała mojej mamie chyba, czy coś takiego, że ona się modliła i and Jesus said that we can go to the playground. On tak też niestety. To ma swoje minusy, o czym w ogóle możesz mi przypomnieć, też powiem. Taka indoktrynacja dziecka. To nie jest kwestia indoktrynacji, to jest kwestia tym, że dzieci obserwują coś. Jeżeli one widzą to w twoim życiu, typu, że siedzisz na komórce, to później one biorą i udają, że siedzą na komórce. I jak one widzą, że ty gotujesz, to one później siedzą i udają, że gotują albo coś robią. Więc to tak, jest aczkolwiek tak naturalne. Chodzi mi o to, że jest taki dowcip, że tam Jasiu czy ktoś tam mówi w szkole i na religii właśnie, czyli no już nieważne, na religii właśnie tam siostra zakonna czy ktoś, kto prowadzi religię, pyta, a kto to jest, co to jest, a rudę tak. I ma puszysty ogonek i skacze po drzewach. No i właśnie ten Jasiu mówi, Jezus, dlatego że... Brzmi jak wiewiórka, ale wiem, że odpowiedź to jest Pan Jezus. Dokładnie tak. Więc chodzi o to, że dzieci też się dostosowują i czasem tak kraczą jak my, nie mając jeszcze jakby tego czegoś. I jest to śmieszne, jest to naprawdę śmieszne, ale z drugiej strony jest to super i ja też naprawdę uczę się od dzieci, nie? Uczę się, zresztą Jezus powiedział, żebyśmy się uczyli od dzieci i tak przyjmowali z taką dziecięcą wiarą. Więc ja się tego uczę. Ale wracając do takich obrządków, to jeszcze kolejną rzeczą były spotkania takie, gdzie się po prostu modliliśmy z ludźmi różnymi, bądź śpiewaliśmy. Takie uwielbieniowe troszkę, modlitewne, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie oni też uczestniczyli w tym, tak wiecie, biegając, coś tam robiąc, śpiąc gdzieś tam. I to też było fajne, bo też takim elementem przez to naturalnym jest na przykład to, że śpiewamy jakieś tam piosenki. Takie po prostu na chwałę Bogu. I nasze dzieci właśnie też to podłapują i to jest fajne. Także z takich rzeczy tyle. Takich to u nas, jest w różnie albo podobnie, czyli my też chodzimy w
w niedzielę do kościoła. Jesteśmy tam mocno zaangażowani. My mamy też, prowadzimy taki kids club, więc jak ktoś jest z Poznania, jest ciekawy, to można, i ma dzieci około 3 lat w górę, to może nas przyjść odwiedzić. Bardzo często ja tam też prowadzę zajęcia. I tam Eunika ma swój czas. Wiemy też, że to są za małe dzieci, żeby uczestniczyły w nabożeństwie i siedziały cicho, więc on jakby po rozpoczęciu nabożeństwa, oni wychodzą do swojej sali i tam jest kids club, więc jak Eunika jest, mówimy, tomorrow is Sunday, i Eunika, and we're going to the kids club! I jest taka zajarana totalnie. I u nas kids club założenie ma takie, że chcemy mówić o Panu Bogu, mówić o prawdach, chcemy mówić o Nim w sposób też naukowy, czyli mówimy o jakichś naukowych aspektach stworzenia i tak dalej, i tak dalej. I mówimy o Nowym Testamencie, o Starym Testamencie, różne rzeczy, ale główny nacisk jest przede wszystkim na zabawę. Na to, że jakby dzieci mają mieć też po prostu pozytywne skojarzenia i dobry czas w kościele, tak jak my mamy dobry czas w kościele. My jesteśmy na innym etapie naszego rozwoju i tak dalej, ale to jest dobry czas, gdzie mamy ciasto i jemy i uwielbiamy Boga wspólnie i tak dalej, i tak dalej. Więc oni chodzą razem z nami do kościoła i mają swoją część, gdzie oni rzeczywiście są całością. Nasz zbór liczy 40-50 osób, co oznacza, że jakby my się znamy. To jest jakby, to jest fajne i też to jest fajne, że ona się zna z tymi ciociami i wujkami i z wieloma ludźmi, więc ja tylko widzę, gdzie moje dzieci po prostu krążą, idą tu, tam, do cioci, coś. I to jest fajne, dlatego że kościół to nie jest tylko budynek, to nie jest tylko jakby jakiś obrządek lub msza, lub od tej do tej godziny to jest kościół i później wychodzimy z kościoła i to już jest koniec, ale kościół to są ludzie. To jest jakby, jakby spojrzeć na dzieje albo apostolskie, albo to, co Biblia pokazuje, to są ludzie. Kościół tworzą ludzie. Więc fajne jest też to, że ten kościół jesteś częścią naszego dnia w tygodniu. Więc ja prowadzę grupki takie uczniowskie z paroma dziewczynami. Łukasz też jest, ma swoją grupkę, i wtedy też nasze dzieci widzą, że tata ma meeting, they are reading the Bible and praying, and let's go do something else. I ja wtedy się zajmuję dziećmi, jestem z nimi, spędzam z nimi dobrze czas. Widzą, jak tata albo ja właśnie spotykam się z ludźmi. Niektórzy ludzie przychodzą do nas i jemy wspólnie obiad, wspólnie się modlimy i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jakby to jest ta część wspólnotowa. Oprócz tego u nas w domu bardzo dużo. Czy mogę, zanim powiesz dalej, jeszcze jedną myśl? Chciałam tutaj, bo później pójdziemy bardziej w takie daily life, w sensie w takie życie codzienne, a mi chodzi o to jeszcze, że mam taką myśl, że właśnie ta część wspólnotowa, ta część, to obserwowanie życia zboru, wspólnoty jakiejś, to jest chyba ta najważniejsza część tego, tej nauki, czym jest Kościół i czym jakby, jak Pan Bóg nam to zorganizował, jak zanim Jezus sobie wrócił tam, dlatego że to jest nie do podrobienia, w sensie ja im dłużej żyję, tym bardziej doceniam, jak niesamowitą wartością jest wychowywanie się w kościele, którą potem musimy zastępować bardzo sztucznie, albo nie da się jej zastąpić. Widzę to aktualnie na dwóch polach. Pierwsze pole, moje pole tylko muzyczne. Mianowicie, ja przez pewien czas zastanawiałam się, jak to jest możliwe, że w kościele jest tyle utalentowanych muzycznie ludzi. Co to jest, że chrześcijanie mają jakiś lepszy dar? W sensie Pan Bóg ich bardziej kocha, więc coś tam. I ja już teraz to wiem, jako już dopiero musiałam być ekspertem od tego i to zdiagnozować, że tam po prostu dzieci muzykują z dorosłymi z założenia. Częścią jakby życia wspólnotowego jest uwielbienie, często takie muzyczne, i przez to dzieci widzą dorosłych muzykujących, śpiewających, tańczących, grających na jakichś instrumentach, po prostu jako naturalną rzecz, wsiąkają w to, zaczynają to naśladować i po prostu tym sposobem ćwiczą ten język muzyczny, co nie jest takie naturalne poza kościołem. Poza kościołem trzeba poświęcić temu energię, bądź robić to w domu jakby jako taką część życia. Tak. Druga sprawa niesamowita jest taka, że w kościele nie ma
jednolitości, bez sensu, wiekowej. W sensie tam młodzi wychowują się ze starymi. Czyli są starsze panie, ale są też noworodki i są pośrodku ludzie i ci pośrodku opiekują się małymi dziećmi, a jakby patrzymy na możemy to ułożyć w perspektywie, nasze życie. Czyli ja przychodzę tam jako młoda matka, ale jest tam też nastolatek, który za chwilę wejdzie w małżeństwo. Jest tam też starsza pani, która już jest kimś jakby też na totalnie innym etapie. Wszyscy razem sobie radzimy, wszyscy razem jesteśmy dla siebie wsparciem i to jest dla mnie niesamowite, bo oczywiście rodzina jest taką jednostką, ale ona jest mała i tam często też jakby się dzieją takie rzeczy, że w różnych miastach, tak, że życie też pędzi. Rzeczy się dzieje. A tam możemy od razu widzieć, że to jakby, że ja nie jestem pępkiem świata, to stadium, w którym ja jestem, to jest jedno ze stadiów życia i też relacja z Bogiem jest inna na różnych stadiach, nasze zaangażowanie, nasza organizacja czasu jest inna i mi to na przykład mega pomogło w macierzyństwie, po prostu w macierzyństwie, kiedy ja widziałam starsze mamy, mające już na przykład trójkę dzieci, ja przychodziłam z jednym, a one mówiły: wiem, że jest ci ciężko. Będzie ci ciężej. Będzie ci ciężej, a z drugiej strony będzie łatwiej. Ale się da. I tak dalej, i tak dalej. I nie ma innej takiej wspólnoty, czy społeczności, która to tak po prostu ładnie wypełnia te potrzeby. To były, Ania, dwie dygresje, które były idealne do odcinka pod tytułem Plus chodzenia do kościoła. Nie wiem, co one robiły w tym odcinku, ale okaże się. Nie, żartuję. Ale chodzi mi o to, że ma to kolosalny wpływ też na nasze wychowanie dzieci, na wychowanie dzieci po prostu. Na przykład na to pokazanie mi od razu, kim jestem tu jako człowiek w kontekście. Tak, to prawda. I później jest ten aspekt też po prostu codziennego życia. U nas wygląda to tak, że jak się rano budzimy i przy śniadaniu sobie razem jemy, to zawsze modlimy się przed posiłkami razem. Modlimy się o dzień i o wszystko. Ostatnio Łukasz zaczął czytać kawałki prawdziwej Biblii dzieciom. I to jest... I rozmawiać z nimi o tym, jak one to rozumieją. W sensie z Euniką. Ona przecież jest bardzo mała, więc to są tylko takie po prostu początki początków. Zupełnie nic długie, nic ciężkiego. Później w ciągu dnia dzieje się cały aspekt pracowania nad dziecka sercem tak naprawdę i wychowywanie. Posłuszeństwo rodzicom lub umiejętność dzielenia się ze swoim bratkiem albo opiekowanie się i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko rzeczy, w których ja zwracam uwagę na to, to było fajne, to jest tak samo jak Pan Bóg nam daje i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest fajne i wieczorem czytamy Biblię, nie zawsze, bo czasami oni są tak zmęczeni, albo jesteśmy gdzieś, albo oni wolą obejrzeć, nie wiem co, bajkę albo coś takiego, bo coś tam. Więc nie ma w tym jakiegoś takiego parcia, że jak nie przeczytasz Biblii, to kurczę, nie pójdziesz spać, nie dostaniesz kolacji. Tylko po prostu to wychodzi naturalnie. Do you wanna read Bible? I oczywiście, i czytamy, i coś. I później dziękujemy za dzień. Pytamy się też dzieci, za co chcą dziękować Panu Bogu, co sobie myślą w ogóle, co by chciały powiedzieć, i one mówią. I później zazwyczaj albo ja, albo Łukasz się modlimy i idziemy spać. Tak, jak tak to u nas wygląda? U nas bardzo, bardzo podobnie, czyli też modlimy się przed posiłkami. Też właśnie to się łączy z tym drugim aspektem, który powiedziałeś, czyli że jakby patrzenie na życie, które się wydarza takimi oczami, jestem ja i jest mój Ojciec Bóg i Jego Słowo. Więc właśnie wtedy czasem jest tak, że właśnie dlaczego modlimy się przed posiłkami? Bo wiemy, że Pan Bóg zaspokaja nasze potrzeby, bo od Niego jest to jedzenie i tak dalej. Potem, jeżeli oni się kłócą, to ja też zwracam im uwagę na ten aspekt właśnie tego, co ty powiedziałeś, czyli bycia pasterzem ich serca, zwracania uwagi na ich serce, czyli, że to nie tylko jest społeczna jakaś relacja, owszem, jest. Która się psuje ze względu na coś. I też jest na przykład fajnie wiedzieć to w ogóle, bo to jest zaraz do zastosowania w innych relacjach z koleżankami w piaskownicy czy coś, ale to jest jeszcze relacja, aspekt tego, że ja jestem nieposłuszna Bożym zasadom, że Bóg chce, żebyśmy to czy tamto dzielili się, tak nas stworzył, tak nas wyposażył i my tego nie robimy i myślę, że tutaj jest niesamowite to, że to nie jestem ja jako rodzic, który poucza dziecko, tylko ja jako rodzic, który też się z tym zmaga. Czyli ja też
muszę strzec swojego serca, ja też chcę być posłuszna Bożym zasadom, a nie jestem. I tutaj myślę, że jest właśnie ten moment na Ewangelię, na tą dobrą nowinę, czyli to, że powód, dla którego my potrzebujemy Zbawiciela, jest taki, że my żyjemy w grzechu, to znaczy jesteśmy nieposłuszni Bożym zasadom i nie jesteśmy w stanie nadrobić dobrymi zasadami, czy ten stosunek dobrych uczynków do złych uczynków nigdy nie sprawi, że będziemy zbawieni, czy trafimy do nieba. I tutaj właśnie pojawia się osoba Jezusa i wskazuje wtedy dzieciom na to, dlaczego ja sama potrzebuję Zbawiciela i dlaczego one też go potrzebują no i tyle. No i wtedy jakby na takich bardzo prostych przykładach, czyli właśnie tego, że ktoś się nie chciał podzielić, bo miał zatwardziałe serce i chciał lepsze, albo szybciej, albo pierwszy, czy coś tam. Tak naprawdę jest ten czas na prawdziwą Ewangelię, chociaż taka to pierdoła jest. / na wychowywanie. To jest tak ciekawe, że bardzo dużo wychowywania po prostu wskazuje na to, co chcemy im przekazać. I to jest fajne wchodzić w głębi to, nie tylko na zasadzie nie rób tego, bo nie. Ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć o tym a propos Biblii. My też czytamy Biblię wieczorem i ja do pewnego czasu miałam problem z Biblią taki, że ja nie miałam przekonania do tych Biblii. Mieliśmy trzy różne dziecięce Biblie I zawsze coś było sobie... nie tak. Jakby, o! Okej, teraz co może być nie tak z dziecięcą Biblią? Że jest płytka, że mówi tylko, że szaty Józefa były kolorowe, albo jakby zwraca uwagę zupełnie na dziwne rzeczy. Tak, czasem jest może i spoko, ale brzydka, albo coś, no dużo różnych rzeczy. I teraz jestem na etapie odkrycia, którym się podzieliłam z Olą. Ola mówi, tak, to jest ta Biblia, o którą ci polecałam. Ale zupełnie jakby z drugiej strony dotarło jakoś tam do nas wydawnictwo Etos, które nam wysłało Biblię, którą Ola już dawno miała, która się nazywa Z Jezusem przez Biblię lub The Jesus Storybook Bible po angielsku, jakby ktoś chciał. Którą ja, damy linka może, ale chodzi o to, że ja ją uwielbiam, bo jest piękna, ale nie tylko dlatego. Bardzo mi się podobają ilustracje, ale to nie tylko o to chodzi. Chodzi też o to, że jest ciekawa, jest tak napisana, że dzieci są po prostu mega chętne. I druga rzecz, skupia się na Jezusie, szczególnie wtedy, kiedy Jezusa nie ma, czyli w Starym Testamencie. Wskazuje na to przyjście i to jest fajne, dlatego że z reguły te starotestamentowe historie są tak jakby brat zabił brata, koniec. Tak, była taka historia, że Noe pływał z żyrafami po wodzie, koniec. I jakby nic tam, nie da się tego skleić w jedną całość, tak myślę w mózgu dziecka i ona to bardzo fajnie skleja. Potwierdzam. Jeszcze jedna rzecz ostatnia mi przyszła do głowy, a propos tego, co powiedziałaś, że właśnie z Jezusem przez życie, z Jezusem przez cały dzień, porównywanie, bo fajnie, bo to jest tak, jak Pan Bóg coś tam. Miałam taką parę dni temu dosłownie historię, że moje dzieci jedzą na śniadanie oatmeal, w sensie płatki zbożowe, taką owsiankę. I ja im daję gorzką 90% czekoladę pokrojoną w takie tam kosteczki i wrzucam im na górę. I nagle Stefan i Antek zaczęli się tym dzielić. W sensie tam, a Stefan pyta, czy Antek pierwszy, czy chcesz jeszcze więcej? Oddał mu ze swojej miski, co jest absurdalne. Po prostu ja bym nie oddała. Ja miałam dokładnie tą samą historię w zeszłym tygodniu. No ale właśnie, ale więc ja patrzę... Z zielonym groszkiem. Więc ja patrzę, wow, i mówię, Antek, wow, to było super, to było ekstra. I najpierw tak niewiarowo, tylko tak przyszło mi do głowy takie pierwsze rzeczy, że mówię, czy to ci sprawiło przyjemność? Bo to musiało być dla ciebie bardzo miłe, że dałeś swojemu bratu. On mówi, tak, tak. Więc tak wiecie, tak wychowuje, tam modeluje to zachowanie. Więc Stefan też zaczął jemu i zaczęli się mega dzielić. Także każdy gęsto oddawali sobie kawałek tej czekolady. I skończyły im się te czekolady. A ja miałam jeszcze dużo w swojej misce. I dodałam jednemu i drugiemu. I ja mówię, no to macie tutaj więcej, żeby móc się dzielić. I potem sobie pomyślałam... Wow. Coś śmierdzi, opportunity. Tak, śmierdzi mi tutaj szansa. I mówi, zobaczcie, jakbyście się nie dzielili,
to ja bym wam nie dawała więcej. A teraz, jak dzielicie się, to ja chcę was zaopatrzyć, żebyście mogli się dzielić więcej i dawać więcej. I no i co wam to przypomina? I właśnie taką miałam fajną okazję, żeby powiedzieć, że Pan Bóg chce, żebyśmy się dzielili i chce nas zaopatrywać, więc paradoksalnie, jak będziemy się dzielić, będziemy mieli więcej, niż jakbyśmy się nie dzielili. I pomyślałam sobie, że kurczę, dzięki Duchu Święty za tą szansę i do tego, co się sprowadza tak naprawdę. Dokładnie. Nie? Ale ładna, ładna historia. Ja miałam bardzo podobną, ale z zielonym groszkiem, gdzie Unika dawała Michałowi, bo ona lubi, ale ona wie, że Michał lubi bardziej. No więc to jest, to są fajne momenty. Jakie wy macie pomysły na indoktrynowanie swoich dzieci? Żartuję oczywiście. Dajcie nam znać, co myślicie. Oprócz tego możecie szerować i subskrybować i robić różne inne rzeczy tutaj. Zapraszam na naszego Instagrama, na inne tam social media. Nasze social media. I do zobaczenia niebawem. Bye! Bye!